Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam i opowiem o instalacjach fotowoltaicznych na trackerze. Porównam je do instalacji na gruncie. Powiem Wam, co powinna mieć takowa instalacja na trackerze, żeby była bezpieczna, czyli wady i zalety takowych instalacji. Oczywiście będą to moje jakieś tam osobiste spostrzeżenia. Zresztą na filmach zobaczycie tak naprawdę, jak powinna wyglądać profesjonalna instalacja na trackerze jednoosiowym, dwuosiowym, opcja wschód-zachód, solar, flower i tym podobne sprawy. Dlatego jeżeli jesteś tutaj nowym użytkownikiem, pamiętaj o tym, aby kliknąć przycisk subskrybuj. Jeżeli treść, która tu jest, zaciekawi Cię, pamiętaj, że możesz to skomentować, możesz się tutaj wypowiedzieć, dzięki czemu budujesz ten cały kanał. Dlatego, moi drodzy, zaczynajmy. To woltaika na trackerze jednoosiowym, dwuosiowym, wschód-zachód. Co tak naprawdę warto wybrać? A może ten grunt tak naprawdę warto wybrać i nie bawić się w te systemy, które śledzą słońce? Bo nie wszystko złoto, co się świeci. Ja Wam powiem, jakie są wady i zalety takich instalacji. Będziemy to wszystko porównać tak naprawdę do gruntu, do tego, co no, lubię, tego, o czym mogę się więcej po prostu jakoś wypowiedzieć. Ale Wy dzięki temu tak naprawdę zyskacie jedną rzecz. Opcję taką, że będziecie świadomi bardziej, czego szukać, czego wymagać i co tak naprawdę powinien mieć ten system. Pewnie jakieś tam osoby poprawią mnie w pewnych rzeczach, bo powiedzą: Roli, ty źle gadasz, więc się nie zajmuj tym, bo nie wiesz, o co chodzi. Spokojnie, spokojnie. Ja troszeczkę prześledziłem sobie pewne takie dane statystyczne i wiem, gdzie po prostu dwuosiowy system, który jest najbardziej wydajny z tych wszystkich fotowoltaicznych gadżetów, gdzie jest najbardziej wydajny? Już Wam mówię, tam gdzie jest największe nasłonecznienie z metra kwadratowego. To jest wyznacznik tak naprawdę tego, że instalacja, czy to będzie jednoosiowa, czy dwuosiowa, to ona będzie robić po prostu kupę kilowatów z jednego kilowata. I to jest właśnie taka kwestia, że jeżeli mamy wybrać jakiś typ urządzenia, które będzie najbardziej sprawne, ale zarazem no, też drogie, no to niestety, ale te zabawki trochę kosztują. Czy to będzie system jednoosiowy, czy dwuosiowy, czy opcja wschód-zachód, to swoje kosztuje. I zawsze to trzeba przeliczyć sobie, ile by kosztował na dachu i ewentualnie ile by to kosztowało na gruncie. To jest zawsze taki wyznacznik tego, czym mnie stać. Funkcjonalność takich instalacji jest na pewno bardzo dobre i zarazem bardzo skuteczne. Bo większość tych instalacji jest w stanie zrobić do 60% w warunkach polskich. No tak się mówi 45-55%, ja tak zaokrągliłem po prostu do 60%, więc nie ciągnijcie za słówko i tym podobnych sprawach, nawet tam co jest w jakiejś miniaturce. Ale faktem jest to, że załóżmy tam, gdzie mamy w naszej pięknej, ładnej ziemi bardzo duże nasłonecznienie, no to z 1 kW, tam gdzie mamy bardzo mocne nasłonecznienie, bardzo duży watt z metra kwadratowego, no to takie instalacje są w stanie zrobić nawet 100% z kilowata, czyli na przykład 1 kW jest w stanie wyprodukować nie 1000 kWh, tylko 2000, 2500 kWh. Taki jest czasami aż rzut. Może to być? Oczywiście może być, tylko muszą być spełnione warunki. Dlatego takowe instalacje, na przykład w Polsce, jeżeli byśmy chcieli sobie zamontować tracker najbardziej wydajny i najbardziej sprawny, no to niestety ale musi być tracker najdroższy, dwuosiowy. I teraz posłuchajcie mnie, co tak naprawdę on powinien być wyposażony, kupiał albo żeby nie odleciał sobie. Po pierwsze, tracker dwuosiowy musi mieć odpowiednią optykę, która będzie ustawiać idealnie go do słońca. Tak samo duży zakres regulacji w pionie i w poziomie. To jest bardzo ważne. Odpowiedniego rodzaju siłowniki, czy tam załóżmy do posuwu w tych po prostu płaszczyznach, które będą idealnie dostrajać, ustawiać i ale zarazem będą bardzo szybkie, jeżeli nagle wiatromierze wykryją bardzo mocne, silne podmuchy wiatru. Jak da radę, to znajdę po prostu, jak taki solar się po prostu, tracker zachowuje, jeżeli jest silny wiatr, jak to po prostu wszystko faluje nagle. Bo wiecie, to, że załóżmy, to robi tyle kilowatów, to nie znaczy, że to też nie jest jakoś tam delikatne. To jest taki żagiel, który po prostu, jeżeli on jest dobrze wykonany i przewartościowane są pewne elementy tej całej konstrukcji na, załóżmy, mocniejsze porywy wiatru, to taka instalacja naprawdę, nawet jeżeli mamy
17 metrów na sekundę, 20 metrów na sekundę. Różne deklaracje różnych producentów są. W większości przypadków, jeżeli jakaś wartość zostanie przekroczona, wiatromierz pozycję bezpieczną, gdzie nie powinno nic się stać i są ograniczone po prostu te porywy. Więc to jest bardzo ważne. Wady i zalety takich instalacji, no to są bardzo proste. Wadą będzie cena. Kolejną wadą będzie to, że jeżeli nie będziemy mieli tych elementów, czyli dobrej optyki, dobrej automatyki, dobrych tam innych komponentów, które będą składać się na cały ten tracker, no to wydamy tak naprawdę pieniądze na to, że wydaliśmy kasę, a nie mamy tego, co oczekiwaliśmy. I najważniejsza kwestia, musi być tak zaprogramowany, że on wraca zawsze do pozycji wyjściowej, z jakiej wyszedł, a na jakiej skończył. Bo czasami jest tak, że trackery chodzą za księżycem. W tym momencie, jeżeli nie będziemy mieli takiej odpowiednio zaprogramowanej tej całej infrastruktury, tego oprogramowania, no to nasz tracker będzie chodził za księżycem, zamiast wrócić do pozycji pierwotnej. No to musi być wszystko zaprogramowane. Co niektórzy mogą się wypowiedzieć, takie sytuacje też się zdarzają. Czyli jednoosiowe, dobre, zrobią gdzieś około no, do 30%, 35%, może 40%, ale jeżeli chodzi o opcję wschód-zachód, no to tam deklaracja jest około 30%, jeżeli chodzi o warunki polskie. Dlatego też czasami lepiej wziąć po prostu na gruncie i się nie bawić. No to wszystko zależy tak naprawdę od Was. Ale jeżeli chcecie coś naprawdę dobrego, wydajnego, ale zarazem drogiego, no to system dwuosiowy. Tego typu trackery na pewno są bardzo wydajne, bardzo dobre, ale muszą być po prostu kompleksowo dobrze wykonane i musimy tak naprawdę wiedzieć, jak o to dbać, żeby to nam po prostu wystarczyło na ileś tam lat użytkowania dokładnie. Im droższy będzie tracker, tym dłuższy będzie zwrot, więc czasami też trzeba sobie przeliczyć, czy taka konstrukcja nie lepiej by nam wyszła, jakbyśmy po prostu dwa razy zrobili dziesiątkę i mieli po prostu nawet z tym oddaniem, czy nawet jakbyście wleźli w opcję prosumenta 100% u jakiejś tam firmy, czy to by nie było lepsze rozwiązanie. To trzeba przekalkulować, przeliczyć sobie. Z mojego punktu widzenia, ja osobiście no, mógłbym coś takiego wykonać, ale ktoś by musiał mi pewne rzeczy pospawać, porobić, bo ja niestety nie spawałem aż tyle, żeby mieć po prostu jakąś większą wiedzę na temat spawania, dlatego nie chcę się wypowiadać, a osoby, które potrafią spawać, mają po prostu papiery na spawanie, no to mogą powiedzieć, że one są w stanie to zrobić. Jeżeli ktoś chciałby samemu sobie zrobić na przykład taki tracker, no to do Tomka można sobie tam drynąć i w ogóle tam napisać. On chłopak zrobił dwa trackery, bardzo fajne, bardzo ciekawe. Bardzo się udziela na ogólnie takiej grupie tracker zrób to sam. Wszystko można zrobić, wszystko można przeliczyć, jest pewna wiedza, pewne umiejętności. Nie pokazuję tu żadnych firm polskich z jednego względu. Prosiłem o cenę, prosiłem o jakieś inne rzeczy, nie dostałem odpowiedzi, dziękuję, do widzenia. Dlatego też nie wypowiadam się na temat polskich produktów. Sorry, nie chcieliście brać udziału aktywnego, więc roli nie będzie po prostu mówić. Mogę powiedzieć, że wskakujecie, moi drodzy, na różnego rodzaju portale aukcyjne, i sobie możecie poszukać polskie, zagraniczne, czyli AliExpress, Alibaba, ale za drogo, OLX i inne rzeczy. Możecie tam sobie znaleźć, poszukać, ale też trzeba po prostu pewnych rzeczy się dowiedzieć, a to, co się tutaj dowiedzieliście, to na pewno Wam wystarczy, żeby się wypytać, jaki ten tracker ma system, funkcjonalność i tym podobne sprawy, bo czasami, wiecie, no, lepiej samemu coś sobie zrobić, no, niżeli coś tam, załóżmy, ktoś ma nam to wykonać. To wszystko tak naprawdę zależy tak naprawdę od Was. Jeżeli chodzi o jeszcze takie podstawy, nie ma sensu oszczędzać na materiale. Stopa fundamentowa, która ma trzymać ten cały tracker, musi być naprawdę potężna, solidna, żeby się nie wywróciła. Często gęsto wrzucacie jakieś tam linki na Facebookach i innych rzeczach, gdzie tracker po prostu leży i już. I teraz nie wiadomo, czy się stopa przegięła, czy tam się po prostu beton wyrwał, czy po prostu ktoś za słabe po prostu zbrojenie zrobił, zamiast dziesiątki czy piętnastki zrobił z szóstki. Nie wiem, nie mam zamiaru po prostu aż tak za bardzo po prostu to wchodzić. Dlatego są osoby, które zajmują się trackerami i po prostu trzeba im przekazać pałeczkę, żeby się wypowiedziały, więc jeżeli Tomek podejmie wyzwanie i powie, jak to mniej więcej powinno być zrobione, ewentualnie u niego na YouTubie znajdziecie, no to co, po prostu wchodzicie, szukacie sobie tego, co potrzebujecie. Ja Wam tu pokazałem różnego rodzaju trackery, jednoosiowe, dwuosiowe, różnych firm,
gdzie macie podane, jak one pracują, jakie są zakresy i tym podobne sprawy, różnego rodzaju kotwienie i tym podobne sprawy, no to wszystko widać, dzięki czemu tak naprawdę widzicie. No i tak samo też zobaczyliście, moi drodzy, jak takie trackery no, leżą na boku, coś się z nimi stało, jakieś takie fejle, wypadki i tym podobne sprawy, no co się może wydarzyć tak naprawdę z takim trackerem, bo bezpieczeństwo, pamiętajcie, że jest podstawa. Jeżeli coś się oderwie, coś się przewróci, czy na wasze dziecko, czy na jakiegoś waszego członka rodziny, czy nawet na sąsiada, no to jeżeli sami to wykonacie, albo coś będzie źle zrobione, prokuratura, policja i inne rzeczy, więc to jest mega, mega, mega ważne, żeby po prostu bezpieczeństwo było na jak najwyższym poziomie. Jeżeli to zapewnimy, to mamy święty spokój. I to tak naprawdę tyle. Ja osobiście na pewno bym wziął system dwuosiowy, na pewno bym skontaktował się z Tomkiem, wyciągnął 1000% informacji od chłopaka, jak to zrobić, jak to wybudować. Ewentualnie bym zakupił sobie w jakiejś firmie panele, które będą miały bardzo długą żywotność. Nad inwerterem bym pomyślał sobie w taki sposób, że jeżeli coś ma mi się dłużej zwracać, to nie ma sensu pakować nie wiadomo jak drogiego inwertera, bo lepiej na przykład wziąć, kupić tańszy, który będzie miał na przykład wydłużoną gwarancję na przykład do 15 lat, więc trzeba też się zabezpieczać w pewnych aspektach. No i tak jak powiedziałem, jeszcze raz się powtórzę, panele minimum 30 lat gwarki i tym podobne rzeczy na spadek liniowy, double glassy, najlepiej trzeba wszystko uwzględniać podczas takiej, no i też trzeba zobaczyć sobie, gdzie kupić jakieś elementy zapasowe, jakieś tam siłowniczki, sterowniczki, inne rzeczy, bo to też jest bardzo ważne, żeby mieć po prostu coś w jakimś tam zapasie. No i też wiedzieć po prostu, jeżeli jakaś firma mi coś ma montować, to ile będzie za serwis po prostu. No wszystkiego trzeba się wywiedzieć, jeżeli się chce mieć taką instalację. Ale no jeżeli komuś wystarczy na przykład 20%, no to kładziesz grunt i masz po sprawie tak naprawdę. Z mojego punktu widzenia, no jeżeli ja miałbym sobie montować, no to bym położył sobie i tak czy siak grunt. I tyle tak naprawdę. I to by mi starczyło w 100%, bo jeżeli chodzi o ogrzanie jakiejś tam wody użytkowej, to kolektory, ewentualne panele słoneczne w off-gridzie. I tyle. I to tak naprawdę jest mój stosunek i moje po prostu podejście do tego typu instalacji. Dobre, fajne instalacje, ale trzeba mieć na to pieniądze, więc nie każdego na to stać. Jeżeli ktoś jest pomysłowy, no to szuka rozwiązań, szuka po prostu gotowych jakichś projektów, wykonuje. Ale też pamiętajcie, żeby pewne rzeczy przewymiarować, żeby to było konkretne i ob twoja mać i tym podobne sprawy. I to tyle. Jeżeli wam się materiał podobał, zobaczyliście fajne filmy, które tutaj są, które możecie też znaleźć w internecie i tym podobne sprawy, no to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Ja za niedługi czas wracam do pracy z dużymi zmianami. Więc no, zobaczymy, co to tak naprawdę z tego będzie wszystkiego. Trzymajcie się cieplutko, bo to nigdy nie wiadomo, co to się wydarzy w naszym życiu. Więc nie wiem, może jakieś live'y porobimy na instalacjach. No, pomyślimy, zobaczymy tak naprawdę, co to będzie. Dlatego trzymajcie się i to, co powiedziałem, jeżeli chcecie wiedzieć więcej z działu tracker i tym podobne sprawy, no to pod spodem macie link do sympatycznego pana, który no, dosyć dużo wie o trackerach.